Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę coś nietypowego, bo zaczynamy sobie od używania Marvina w dzisiejszym odcinku, dlatego że podobno w tej okolicy, dokładnie w tej, gdzie jesteśmy, czyli w okolicy obozu na bagnie, czy ja mam mapę w ogóle? Nie mam aktualnie żadnej mapy, więc wam nie pokażę dokładnie, w którym miejscu jesteśmy. W tej okolicy powinny być nasiona wysokiego dębu, które są nam potrzebne do zadania dla alchemika. Natomiast nigdzie ich tutaj nie ma. Albo ja jestem naprawdę ślepa, albo nie ma ich kompletnie. Obeszłam wszystkie te skały, cały ten teren i tutaj powinny być. Natomiast, no, tak jak mówię, nie ma ich. Więc po prostu sobie zmarwinimy te nasionka. Bo wydaje mi się, że to jest jakiś błąd gry po prostu. Najprawdopodobniej tak by było. Znalazłam kodzik oczywiście na te nasionka, więc powinno być w miarę sprawnie. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że dobrze wpisuję. Najwyżej będziemy wpisać kolejny raz potem, wpisywać. O, mamy? Mamy nasiona wysokiego dębu, moi drodzy, niewiarygodne. Dobra, F2 sobie wyłączamy, 42B, wyłączamy haksy, nic się tutaj nie wydarzyło, moi drodzy. Uznałam, że wolę to zrobić z wami na odcinku. Bo tak jak mówię, no jest jakiś problem z tym dziadostwem, a nam to bardzo będzie utrudniało życie. Jak my stoimy teraz z zadaniami obu strażników? Musimy pokonać Melkora. Podobno jest to bardzo trudna sprawa, więc na razie to zostawimy. Almanach zostawiamy. Starożytna arena również zostaje. Obóz przemytników. Mamy do pokonania chmary goblinów. Wypadałoby to zrobić. Na przykład. Problem Verdona. Może być trudno, ale możemy też spróbować z nową zbroją. Kowal Argorn to na razie zostaje, muzyk, co on chciał, ach, tych gości przy placu wymian, też możemy spróbować. Łowcy orków, no wypadałoby się też tym zająć. Ale nas też interesuje zadanie alchemik chwilowo. Tak, nasiona wysokiego dębu i czerwonego buka. Czerwonego buka mamy aż nadto, pomoc z Diego na razie zostaje, zaginiony strażnik również. Mamy w miarę pusty dziennik, moi drodzy, i wydaje mi się, że na spokojnie, jak ogarniemy teraz alchemika, to będziemy mogli się zająć na przykład zadaniem z almanachem. I co, biegniemy jak najszybciej do placu wymian. Jest ciemno, moglibyśmy sobie kodami zmienić czas, no ale już chyba to przeżyjemy, co nie? Jaką ja mam w ogóle jasność ekranu? Okej, mam fulla. Nawet dla mnie jest troszeczkę za ciemno. No dobrze, przeżyjemy to. Dobra, tylko muszę sobie włączyć możliwość robienia F5. Czy ja dobrze biegnę? No niekoniecznie, pobiegnijmy sobie tędy. Tutaj oczywiście biega pełno jeszcze tego dziadostwa. Nie wybite, nie nic, Holender, no masakra. Ała! Masakra, jeszcze pół lasu jest do wybicia. Jak widzicie, sierwojady poszły spać. I to była nasza szansa na wybicie ich. Tak, że się nie zorientowały w ogóle, co się dzieje. Kolejna krwiopica przyleciała mi wpierdzielić. Dobra, widzę, że ten las jest ogromniejszy dużo niż myślałam. Po cholerę ja zbieram to mięso. W sumie moglibyśmy w obozie strażników przed starą kopalnią oddać. Tu jest sporo jeszcze wszystkiego. Jak ja chodziłam po tym lesie, że tutaj wszystko żyje? Wiecie, takie wilki to na luziku. To są zwykłe wilki, zacznijmy od tego, więc... Spoczko. No jak widzicie, trochę same nie wiedzą, co robić ze sobą. No dawaj. Dobra, troszeczkę skór. Fajna sprawa. Tylko nie wiem, dlaczego troszeczkę mi się postać buguje. Dobra, wiecie co? Ja bym wolała biegać po tym lesie za dnia, a nie w nocy. Więc po prostu sobie to z nich pozbieramy i lecimy dalej. Nie wiem, jakim cudem tutaj to wszystko jeszcze żyło. I tych potworów podejrzewam, że jest więcej, no ale dobrze.
Jeżeli znajdziemy, moi drodzy, nasiona wysokiego dębu, gdzieś tam przypadkiem, to oczywiście ja je wyrzucę, żeby nie było. Może się tak zdarzyć. Podobno znajdują się w miejscu, które jest dodane przez Mroczne Tajemnice. Jeszcze, ale no aktualnie to nas interesuje to, czy one się znajdują tutaj w tym miejscu, a powinny. Szczególnie, że no wątek pradawnych raczej zaczyna się około właśnie trzeciego rozdziału. Znaczy to wszystko zależy od nas, kiedy chcemy zacząć ten wątek, natomiast sporo osób zaczyna go właśnie w trzecim rozdziale. Jest już wtedy w miarę dobrze rozwinięta postać, a my się właśnie zablokowaliśmy. Super, kocham. Wypłynę. Okej, wypłynęłam. Wow, niewiarygodne. W ogóle z tego, co zauważyłam, to ja sobie nie klikłam, że rozpoczęliśmy odcinek, więc jeszcze sobie to ogarnę, żeby to było. Żeby potem nie było przypału, że odcinek będzie za długi. I widzę, że moja postać bardzo jakoś ma tutaj problem ze sobą. Jeszcze dziś była wiadomość, że niby te nasiona są koło Draxa i Radforda, ale tam są tylko te... tego buka, a nie dębu. Więc no po prostu lepiej je było sobie po prostu zmarwinić. Miejmy nadzieję, że się to opłaci. Tak jak mówię, jeżeli znajdziemy jakieś więcej egzemplarzy, a przynajmniej jeden egzemplarz więcej, to się go po prostu wyrzuci z ekwipunku. Mamy też tych panów tutaj. Szkoda, że nie poszłam najpierw po lepszą zbroję, bo byśmy wtedy mogli spróbować z nimi coś tutaj porobić, poczynić. W sumie możemy spróbować, chociaż no ja tego nie widzę zbyt dobrze. Zanim pobiegniemy do alchemika, to upewnić się, czy ja na pewno jestem w stanie w ogóle cokolwiek im zrobić, czy nie za bardzo. Bo jak nie, to nawet nie ma co się tym przejmować. Ojej. Brzydka dzisiaj pogoda za oknem, strasznie ziewam. Widzę, że panowie tutaj są w pełnej krasie. Mogę tak po prostu... Dobra. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałuj. Jestem w stanie ich w sumie wyklepać z tego, co widzę. Wydaje mi się, że nie muszę z nimi rozmawiać, że wystarczy ich po prostu zaatakować. Ale no też można spróbować, wiecie, zaatakować. Zresztą zobaczymy, czy muszę z nimi gadać, czy nie. Ale widzę, że idzie całkiem nieźle. Bałam się, że będzie gorzej. Okej, widzę, że ja po prostu mogę ich sobie pobić i tyle. Ała, no co... Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Co to było teraz? Się pytam. A może by zacząć od tamtego gościa, a nie od tego? W sumie to też nie jest głupi pomysł. Chociaż tamten się zblokował, więc jak pokonamy... Jezu, jak mi się ziewa. Jak pokonamy silniejszego, to stamtąd nie powinno być też problemów z jednej strony. Z drugiej możemy zacząć od ciebie. Gori ma aktualnie nawet gorszą zbroję od mojej. Ała! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Dobra, widzę, że oni wszyscy mają mistrza, więc ja się nawet nie będę tutaj pchać. Dopóki my nie będziemy mieli lepszej walki bronią, to nie ma sensu. Czyli Haldora też nie ma sensu na razie klepać i Melkor chwilowo też jest nie do wyklepania. W sumie, co ja chcę od życia, skoro mnie biją gobliny, te, które mamy zabić dla Kairo. Dobra, to było tak tylko do sprawdzenia. Nie przywiązujmy na razie do tego zbytnio dużej wagi. Musimy też się udać na Ziemię Orków, ale to chwilowo jest też miejsce, do którego lepiej nie iść. Szczególnie, no, że tam zaczynamy faktycznie wątek już pradawny, więc zostawmy to na razie w spokoju. Jejku, masakra, dzisiaj cały dzień ziewam w ogóle. Ledwo wstałam. Tak mi się nie chciało wstać. Dobra, F5, żeby się nie zwalić nigdzie. Bo już parę razy mi się zdarzyło tutaj się przewrócić i sobie rozwalić twarz. A my biegniemy sobie do... alchemika, który widzę, że śpi dumnie w swoim łożu. Znalazłem wszystkie nasiona. To wspaniale. Naprawdę, bardzo mi pomogły. Oto nasiona. Dziękuję. A teraz zgodnie z umową wybierz sobie nagrodę. Okej, co mamy tutaj? Esencję zręczności, siły, ducha, życia. Z jednej strony wzięłabym esencję ducha,
Dlatego, że będziemy mogli wtedy się, coś czuję, wreszcie teleportować dwa razy i do tego będziemy mogli używać telekinezy. Wybieram esencję ducha. Bardzo dobry wybór. Dzięki tej miksturze poprawisz swoją wiedzę duchową. Dokładnie. A czy coś jeszcze masz mi do powiedzenia? No, nie kładź się. Mam dla ciebie rośliny i to była... Okej, dobra, czyli to tyle z alchemika? Nie, zadanie dalej jest, alchemik. Aha, chyba, że mamy wypić miksturkę najpierw. No to wypijmy. To jest plus 5 czy plus 10? Dobre pytanie. Plus 2, kurwa mać, na chuja ja to wzięłam. Bywaj mój. No i co? Alchemik. No tak, podarował mi miksturę, wypiłam i co? I gówno. Ja się zapisałam przed tym? Wiecie co? Zrobię sobie stały zapis w tym miejscu, żeby nie zlamić i się wczytam. Chyba zapisałam przed piciem tej mikstury. Ale muszę się upewnić, bo jeżeli to jest tylko plus 2, to ja nie chcę. Myślałam, że będzie plus 5. Zobaczmy. Tak, czy już wypiłam ją. Dobra, przeżyjemy w takim razie. Ale aż mi smutno, bo liczyłam na coś, wiecie. Mam dla ciebie... Pamiętaj. Bywaj mu. Dobra, czyli widzę, że mamy wątek z alchemikiem zakończony chwilowo. Więcej nie wyklecimy. Wiecie co? To polećmy sobie do obozu przed kopalnią. Czy ja się teraz będę mogła tepnąć? Tak. Super. Gardar, na razie nie mam nic dla ciebie. My idziemy się przespać dwie nocki, albo jedną. Tylko w jakimś miejscu, gdzie nie jest łóżko zajęte. Może u kopaczy, da radę. Bo chciałabym odebrać tą lepszą zbroję. Na razie oczywiście Melkorem się nie będę zajmować. Dlatego, że no, on jest dużo silniejszy niż mi się wydaje. Do rana. I jeszcze raz się przyśpimy do kolejnego ranka, bo nie wiem ile dni minęło. I odbierzemy sobie naszą wymarzoną nową zbroję. Będzie super. Bo latam bez tej nowej zbroi, tylko w tej starej, w tym starociu. I potem obrywam. Bez sensu. Czy wiadomo, ta zbroja nie zrobi z nas jakiegoś kozaka, coś czuję. Pomoże, ale nie aż tak bardzo, bez przesady. Witaj. Moja zbroja jest już gotowa? Ależ oczywiście. Zrobiłem ją na szybkiego, ale trzeba przyznać, że nieźle mi to wyszło. Dzięki. Dobra, dawaj ją. Jak to? Myślisz, że oddam ci ją za darmo? Najpierw zapłać 1800 bryłek rudy. Co? Przecież dostałem tą zbroję od Kazmira, a za prezenty się nie płaci. Nie Kazmir siedział tutaj dwa dni, żeby zrobić tę cholerną zbroję. Co ja jestem, służką Adanosa? I tak cena jest nitka jak cholera. Więc albo dajesz... No oczywiście mamy rudę. Kupuję tę zbroję. No dobrze, nawet... Dobra, przewinę cię, pozwól. Masz dla... Mogą ci sprzedać... A dlaczego? Bo ciężka zbroja jest tylko... Dobra. Dobra, mamy... A dlaczego? 150 piw? Pojebało cię? Okej, no mamy już lepszą, wiadomo. My mamy lekką... No, boost jest spory. Kurwa, mam za mało siły do tego. Ile potrzeba? 75. No ja się zastrzelę chyba. Brakuje mi jednego punktu siły? Żartujecie sobie. Musimy wbić poziom. O, niedużo zostało. Parę mobków. To co, idziemy do lasu poekspić, nie? O, w lesie będzie git. I będzie super wręcz. Ale zlamiła mnie. Jezu, nienawidzę tej gry czasami. Albo będziemy klepać gobliny, ale coś czuję, że one prędzej mnie wyklepią niż ja je. Tutaj po tej stronie... Spóźniłeś się. Na co się spóźniłem? Na wyprawę przeciwko nowemu obozowi. Pogadaj z Wyzyskiem, on więcej wie. Okej. Okay. A, wiem o co chodzi, to jest wątek Kazmira. Melkora. Spokojnie, nie tak szybko, pomalutku, powolutku.
idziemy może na te goblińska wredne. Chociaż one mnie wyklepią w tym. Ja mam lekką zbroję, bez jaj. Dobra, idziemy do lasu. Tam są przeciwnicy na mój poziom. Jezu, jak to brzmi. Dobra, na luzie. Okej. Czyli tak. Szkoda, że nie wzięłam tego eliksiru siły w takim razie od tego gościa. Bo ten many mi niewiele dał. No ale okej, przeżyję. I nie mam jakiegoś pierścienia. Nie, no nie mam przecież. Albo amuletu. Nie, no nic z tych rzeczy. Tutaj jakieś kretoszczurki się porozpiły. Nic z tych rzeczy. No niestety. To co, idziemy do lasu. Nieopodal. Między starym obozem a obozem sekty. I poekspijmy sobie troszeczkę. Na spokojnie. Czy tutaj jakieś potwory były na tej wysepce? Chyba nic z tych rzeczy. No to my sobie wejdziemy do lasu i sobie poekspimy na luzie. Wiadomo, uważać na orkowe psy. W sumie moglibyśmy iść na te zębacze tutaj obok, ale jak się na mnie rzucą stadem całym, to mi się odechce życia. Więc może lepiej nie. Mimo wszystko jednak one są troszeczkę za trudne. Mogę biegać z mieczem? Mogę. To dobrze. To pójdzie w miarę gładko. Biega tutaj coś jeszcze? O, grupa krwiopijców. Nie zaszkodzą, a wręcz pomogą. Trochę kretoszczurów. Może tacy przeciwnicy troszeczkę... Wiecie... Mało trudni, ale to nie przeszkadza. W teorii mało expa, w praktyce taka grupka jest w stanie ładnie nam wbić poziom. Pamiętam, że w podstawowym gotiku zawsze jak chodziłam do tego lasu, to bite trzy poziomy się dało wbić. Na jakimś tam w miarę początkowym etapie. Witam wilczki. Na hita już mam tego wilka jednego. Okej, widzę, że się na mnie nie rzuciło więcej. Dobra. Jesteśmy tutaj. No to co, możemy sobie jeszcze pobiec wzdłuż i wszerz. I tutaj już niczego nie ma. Tutaj są w okolicy te orkowe psy, tak jak już wspomniałam parę razy. No tutaj jeszcze kretoszczurki zostały. I już mamy kolejny poziom. Nawet człowiek nie ogarnął kiedy. I super. I co? I możemy założyć w takim wypadku nowy pancerz. A no tak, najpierw trzeba się nauczyć. To co, do starego obozu może polecimy. Chociaż moglibyśmy do obozu przed kopalnią z jednej strony, bo... Tam nas nauczy... Wyzysk, z tego co mi się kojarzy. Dobra, pobiegamy chwilę bez zbroi, nic nam się nie stanie. Nie wyzysk, tylko siekacz nas powinien nauczyć. Na luziczku, będzie dobrze. Cała siła dla mnie i będziemy mieli lepszą zbroikę. Siekacz, witam cię serdecznie. To nie było zbyt mądre. Możesz... Ta siła, plus 5. Od razu sobie damy full w siłę, bo i tak byśmy się nie nauczyli tego, jednoręcznej. Bo by nam brakło 9 punktów nauki. To kolejny poziom na jednoręczną i w sumie tak będzie. I jak my teraz z tym wszystkim stoimy? Obóz strażniku Almanach. Idziemy pomagać przemytnikom, tyle powiem. Są niedaleko. Do Kairo nie jest wcale aż tak daleko. Kompletnie nie jest daleko. No i co? I jeszcze potem wrócimy do tego lasu. Może sobie poza odcinkiem tam po expie. To też nie byłoby w sumie takie głupie. Ojej, ale mam chrypę. W ogóle ja dzisiaj, nie wiem, nie funkcjonuję. Wróciłeś w samą porę. A jednak miałem rację co do Melkora. Co się stało? Melkor jawnie wystąpił przeciwko Kazmirowi. Prawie wszyscy strażnicy stanęli po jego stronie. Melkor zamknął Kazmira w klatce, zebrał oddział strażników i ruszył na nowy obóz. Ktoś musi powstrzymać to szaleństwo! Masz rację. Co zamierzasz uczynić? Wyruszę za Melkorem. Może jeszcze nie jest za późno. Pospiesz się. Melkor i jego oddział ruszyli w stronę nowego obozu niedługo przed twoim przybyciem.
Tak, oczywiście fajnie. Kazmir? O, stoi tam w klatce Wise'a. Nawet nie mogę go sięgnąć stąd. No dobra, no to okej. No my na razie tam nie idziemy robić rozpierduchy. Jestem w sumie trochę za cienka w uszach. Skoro mogę, to robimy poboczne. Niech to szla! Taka walka przejdzie mi koło nosa. Melkor niedawno przeszedł tędy ze swoim oddziałem. Pokazać tym durniom z nowego obozu, kto tutaj rządzi. A ja muszę pilnować tej cholernej bramy. Dobra, strażniku, bo ja widzę, że idę sobie w taką stronę, gdzie nie chciałabym iść. My idziemy odwiedzić gobliny po drugiej stronie rzeki. Miejmy nadzieję, że teraz sobie lepiej z nimi poradzę. Mamy też więcej siły, powinny być większe obrażenia. Tutaj za wodospadem też moglibyśmy iść, ale to jeszcze poczeka. Dobra. No ich jest tutaj naprawdę sporo. Zastosujemy taktykę tak jak poprzednio, czyli podejdziemy od innej strony, czytajcie od boku. Bo wydaje mi się, że to będzie lepsza sprawa. Dobra. Jest okej. Lepsza zbroja, widzę, że pomogła. To wszystkie? Wszystkie mamy to. Poszło dużo szybciej niż myślałam. Coś zebrałam, ale nie wiem co. Drewniana łyżka, a my mamy łuk Kairo. Popatrzmy sobie na ten łuk, tak przy okazji. Może będzie troszeczkę lepszy? Na pewno będzie lepszy, ale jestem ciekawa jego obrażeń. W teorii mogę go założyć. Oczywiście zaraz mi go zdejmie, ale jej tak go nie potrzebuję. Dobra, te pałki z tych goblinów zostawię. Mało mi to da jakiegoś profitu finansowego, a w sumie to... I tak mamy na razie dużo pieniędzy. No, tak to jest, wiecie, że... Nie trzeba wiele. Oj, nie trzeba. Wreszcie, po tylu odcinkach wyklepałam te wredne, czarne gobliny. Oczywiście oddamy Kairo łuk. Na spokojnie. Po prostu sobie go założyłam przypadkiem, można powiedzieć. Cześć, Kairo. Mam twój łuk. To wspaniale. Pokaż go. Teraz w końcu będę mógł wrócić do polowania. A co z nagrodą? A oto i ona. Zasłużyłeś na tę rudę. Posłuchaj mnie uważnie. Jak już wspomniałem, jestem przemytnikiem. Nasz obóz znajduje się na plaży, niedaleko opuszczonej wieży. No tak. Powiedziałem już Kurtowi, strażnikowi, że swój z ciebie chłop. Możesz śmiało z nim pogadać. Jeszcze raz, dzięki za łuk. Nie ma sprawy. A ty co zamierzasz teraz robić? Na razie muszę odpocząć, z dala od ludzkiego zdziełku, zaleczyć rany. A później się zobaczy. Bywaj więc. Może jeszcze się spotkamy. Kto wie? Może wcześniej niż myślisz. Masz chwilę? Chyba tak. Posłuchaj. Ty pomogłeś mi. A ja znam sposób na to, jak ci się odwdzięczyć. A przy okazji sam na tym skorzystam. Co to za układ? To proste. Jestem myśliwym i dobrze znam wartość rogów i pług niektórych zwierząt. Mam dla ciebie specjalne zlecenie. Skupię od ciebie każdą ilość rogów cieniostwora i kłów trolla. Wiem, że zabicie tych bydlaków nie jest proste, ale zapewne prędzej lub później natkniesz się na którąś z tych bestii. Co ty na to? Brzmi dobrze, ale płacisz pełną wartość rynkową. Niech będzie. Jak bariera opadnie, to sprzedam te rogi z zyskiem na kontynencie. Obaj na tym zrobimy. A więc umowa stoi. Wrócę, jak ubiję coś z rogiem lub kłem. W porządku. Mam coś na sprzedaż. Pokaż trofea. Towar najwyższej jakości. Tylko tak dalej. 1000 bryłek dostałam za to. Oddam tylko jeden przedmiot, czyli to był chyba kieł trolla. I co, my teraz idziemy do przemytników? Czy mi się coś pokićkało? Obóz przemytników. Tangor zagroził mi, że jak jeszcze raz go zaczepię... Dobra, to co? Wracamy do przemytników może, bo chwilowo... No nie mamy żadnego transportu rudy od Tangora, ani od nikogo innego. A znaleźliśmy Kairo i wiemy, że wszystko jest ok. Dobra, do przemytników, oczywiście najszybciej tędy, damy radę. Trochę biegania po tej kolonii jest, dlatego ten piersiń ratuje życie, nie? Jakby go nie było, to człowiek mógłby się po prostu, ja nie wiem, załamać chyba. Jest dobrze.
Ogarniemy wszyściuchno. Może nawet skończymy ci wątek z przemytnikami. W sumie byłoby bardzo fajnie, nie powiem. Wiecie, almanach może poczekać, ale teraz przynajmniej też wiem, że jak pójdę na ogarnianie almanachu, to że nie zginę, bo mam całkiem dobrą zbroję i dobre umiejętności w miarę i lepszego kryta, więc jest naprawdę okej. Okay. Przy okazji właśnie biegniemy sobie znowu przez ten lasek, więc może coś tutaj znajdziemy. Zostawiłam jeszcze parę wilków i parę innego dziadostwa. Jeszcze jakaś jedna krwiopijca została przypadkiem samotna tutaj. Chodź tu. No chodź tu. Dziękuję bardzo za twoje trofeum pod tytułem skrzydełka. I co? I my pobiegniemy sobie tędy może. Tu jest właśnie więcej tego dziadostwa, które zostawiłam. Sporo wilków, sporo krwiopic. Na spokojnie. Tam są też torkowe psy. Dobra, tylko żebym się nie cofał w stronę tych orkowych psów. Widzę, że pan wilk się zepsuł. Dobra, teraz jest już git. Siła plus jeden. Szkoda, że nie dostałam jej wcześniej. Okej. Okay. Ten orkowy pies już wygląda, jakby miał na mnie chrapkę, nie? Trzeba uważać. Gdybyśmy teraz zgarnęli jakieś zlecenie na kły albo na zęby, to byśmy zdobyli troszeczkę kasy. Dobra, mogę tego... O, właśnie. Czasem mi się wydawało, że ten orkowy pies już się skrada w moją stronę, dlatego tak zamilkłam. Coś tu na mnie tak... Jakby... No tak, bo jeszcze zostało parę wilków. Ten się w ogóle nie skapł. Halo? No i pięknie o to chodziło. Żeby wreszcie wyczyścić ten las i tak naprawdę wygląda na to, że zostaną tutaj same tylko cieniostwory do wyklepania. Psianka, dobrze. No wiecie co, przejdę się jeszcze tutaj, bo... Wcześniej to wybijanie tego w ogóle mijało się z celem, a... A teraz jest przyjemnie. Więc... Akurat sobie tutaj poekspimy jeszcze trochę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale krwiopica mi się zrespiła na buzi. Ale dziwactwo. Fajnie by było, byśmy wbili nowy poziom teraz. Jeszcze jeden, nie? Nie pogardziłabym. Przeskoczymy chyba, nie? Tak. Okej, tu się leje wszystko ze sobą. Cieniosur poszedł uporować Milkę do szczura, więc... Może nie będziemy mu jednak przeszkadzać? Wiecie, musimy się koksić, bo jeżeli ja chcę walczyć z Melkorem, to będzie kłopot, jeżeli się nie wykoksimy. Tutaj te dziki już były pokonane i te wilki w lesie chyba też. Natomiast przebiegniemy się jeszcze tak, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko wyklepane, co wyklepane miało być. Dobra, tylko ostrożnie z tymi orkowymi psami, ok? Z nimi już trzeba ostrożnie. O, jaka piękna watacha. Dzień dobry. Najpierw sobie tego czarnego bym chciała wyklepać. Bo one sprawiają większy kłopot. Fajnie by było nie bić jak cieć. Dużo tych cieniostworów. Czy one są trzy w tym lesie? Zawsze był jeden. Nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, ale... Sporo wilczych skór. Może nie będziemy mogli to gdzieś sprzedać. Ten gościu chyba się nazywał Keret. On na pewno będzie chciał te skóry. Dobra.
Poklepane, wszystko wyklepane, idziemy stąd. Cieniostwór niech sobie na razie tutaj jeszcze sam żyje ze sobą. Nie wiem, czy wy to słyszeliście, czy wy to słyszycie. Coś dziwnego się tu stało. Co tu się dzieje w tym lesie? Ale dziwne. Dobra, jesteśmy na plaży. Wreszcie. Nareszcie. Okej, no i co? I zobaczymy. Co ma mi do powiedzenia tutaj gościu przed obozem? Kort? Znalazłem twoje zguby. Gdzie oni są? Kyro powiedział, że musi trochę nabrać sił po utarciu ze zgoblinami. Jak poczuje się lepiej, to wróci i odda przesyłkę Tangorowi. Niech ci będzie. Kyro już tu był i oddał wszystko, co potrzeba. Może jednak to coś jeszcze przydasz. Okej. Dobra, czyli co? Chyba możemy już bezpiecznie iść porozmawiać z Tangorem. Kyro? Nie, to Monk tutaj siedzi. Myślałam, że Kyro wrócił. No dobrze. To co? Podejdźmy do Tangora. Może będzie chciał z nami rozmawiać. Czy poprzednim razem wysłowiłem się niezrozumiale? Nie, ale zmieniły się okoliczności i chciałem... Posłuchaj, żyjesz tylko dlatego, że wiem, ile zrobiłeś dla chłopaków. Odnalazłem też Kyro i Nikolasa. Wiem, wiem. Słyszałem już najświeższe nowiny. Kort jest z ciebie zadowolony. A jemu nieczęsto zdarza się chwalić kogokolwiek. Monk też coś tam burknął, że pomogłeś mu w jakimś interesie. Angar powiedział mi, że jesteś całkiem użyteczny jak na żółtodzioba. A Serwin wprost rozpływał się w pochwała. Serwin powiedział, że łuki są już gotowe. Może rzeczywiście na coś się przydasz. Widzę, że wizja rychłego zarobku często zmienia człowieka w zwierzę. To nie tak. Pobudki, które tobą kierują, gówno mnie obchodzą. W końcu jesteśmy w parszywej kolonii, Kana. Co? Tutaj albo robisz coś dla Rudy, albo próbujesz przetrwać, albo zdychasz. A i tak, nikt po tobie nie uroni nawet jednej łzy. A żeby przetrwać, taki nowicjusz jak ty musi sobie znaleźć wpływowych kumpli, którzy dadzą mu ochronę. Oczywiście za ochronę i swoją przyjaźń ci nowi kumple będą chcieli coś w zamian. Cały zamieniam się w słuch. Szybko się uczysz. To dobrze, może pożyjesz dłużej niż większość ze skazańców. A no jak już wiesz od tego starego ochlaptusa Serwina, nie jesteśmy tutaj z własnej woli. Udupiła nas ta cholerna bariera. Ale nawet to magiczne gówno kiedyś musi stąd zniknąć. Dlatego przez cały czas skupujemy magiczną rudę od zbirów Quentina. W zamian dajemy tym gnojkom wszystko, co może się przydać skazańcom zamkniętym w kolonii karnej. Z ostatnią dostawą był problem, bo Kortowi nie chciało się ruszyć z Dubska, żeby osobiście odebrać rudę od Quentina. A ja bardzo nie lubię takich pomyłek. Zbliża się termin kolejnej dostawy i dziwnym zbiegiem okoliczności nagle pojawiłeś się ty. Mam nadzieję, że pomagasz nam tylko ze względu na korzyści z tego płynące. Zapamiętaj sobie raz na zawsze, że zdrajców i złodziei karzemy tylko w jeden sposób. Więc sprawdź mnie. Jeżeli zdradzę, to i tak mnie znajdziecie i zabijecie. W sumie masz rację. Niech będzie. Jestem gotów na takie poświęcenie. Muszę wysłać kogoś z dostawą dla bandziorów, ale wszyscy chłopcy są zajęci. Bez obaw. Nie zawiodę. To się dopiero okaże. Pogadaj z każdym z nich. Jak będziesz miał już wszystko, co trzeba, to wróć do mnie po dalsze instrukcje. Zrobię jak każesz. Dobra. Nie wiem, czy mam wszystko, więc przebiegnijmy się faktycznie po chłopakach. Serwin? Przysyła mnie Tangor. Mam odebrać część dostawy dla bandytów. Wiedziałem, że uda ci się zdobyć z rękami szefa. Dobra robota, chłopcze. A to dostawa. No, jeszcze dorzucę moje śliczne łuki. I uważaj na siebie, bo ten Quentin to jest czwany lis. Może próbować wystrychnąć cię na dupkę. Bez obaw, dam sobie radę. Bywaj więc, chłopcze. Niech innos rozświetla twoją drogę. Okej, dobra. Kolejna osoba to jest chyba Monk. No nie chcę mu znowu wina zabierać przy twarzy, nie?
mi łapie odetnie. No, cholera jasna. Nie kocioł. Monk, witam. Przysłał mnie Tangor. A więc szef znalazł kolejnego frajera. Ale to dobrze, przynajmniej nie będę musiał się tuc po tą cholerną przesyłkę sam. Tym bardziej, że teraz przypada moja kolej. Bierz tę paczkę ziela i spadaj. Tylko żebyś nic nie wypalił po drodze. Zdobycie tego gówna sporo mnie kosztowało, więc dobrze ci radzę, lepiej nie zgub tej paczki. A teraz spadaj, bo nie mam czasu na pierdoły. Dobra, dalej... Kord? Niech zgad. Wysyłacie Tangur. Szef kazał mi pogadać z każdym z was. Wiem. Dobra, mam coś specjalnego. To prezent tylko dla Quentina, więc lepiej na to uważaj. Quentin lubi błyskotki, a te na pewno wpadną mu w oko. Powodzenia. Dzięki. Postaram się ich zbytnio nie pobrudzić. Dobra, i został nam kowal. Angar. Tangor przesyła mnie po miecze dla bandytów. Wiem, już z nim rozmawiałem. Tylko żebyś ich nigdzie nie zgubił po drodze. W końcu będę mógł trochę wytchnąć. Mam już podziurki w nosie robienia za kowala. A no nie zawsze robimy to, na co mamy ochotę. Przestań mi tu filozofować i zanieś to żelastwo bandytom. To najlepszy oręż, jaki te obdartusy widziały w życiu. Dobrze, super. My nie mamy nowego poziomu. Nie no, gdzie? Nic z tych rzeczy. Dobra, chyba to wszyscy, no bo od Cairo nie mamy nic, bo go jeszcze tutaj nie ma. Przynajmniej nie widziałam go nigdzie. I co, zrobimy sobie F5, żeby przypadkiem się nie okazało, że nie mam jednak wszystkiego. Skoro masz już wszystko, co trzeba, to zdradzę ci hasło, które podasz strażnikowi bandytów. Grunt to konspiracja. Chodzi o to, żeby żaden cwaniak nie podszył się pod naszego kuriera i nie buchnął towaru. Sposób jest prosty i skuteczny. Hasło znam tylko ja, Quentin i strażnik Kosa. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to będę miał pewność, że to twoja wina. A wtedy będziesz żałował, że mamusia wydała cię na świat. Załapałem, o co chodzi. A teraz zdradź, co to za hasło. Hasło brzmi, Gomez to dziwka Robara. Mam nadzieję, że zapamiętasz. Raczej na pewno. To możesz wyruszać. Przesyłka od Quentina będzie większa niż zwykle, więc postaraj się nie zawieść. A co do lokacji obozu bandytów, to znajduje się niedaleko kanionu Trolla. A, i jeszcze jedno. Powodzenia, chłopcze. Dobra, i wiecie co? Od razu sobie ułatwimy troszeczkę żyćko. Dobra, bo... Ja oczywiście i tak nie mam niczego na manę, wydaje mi się. Ten czerwony bóg jest na manę, ale wolałabym tego nie robić. Peżet. Twardzeń jest tylko na manę. Dokładnie. To co? Tak sobie przejdziemy, będzie trochę szybciej. Czwóreczka i pobiegniemy sobie tędy. Będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych komplikacji po drodze. Kanion Trolla też drogę do obozu mamy oczyszczoną. Tylko w samym kanionie zostały gobliny i troll, więc to nic wielkiego. Tutaj paskudztwa już nie ma, na szczęście. A jakby było, to bym chyba umarła. Ja bym miała to znowu bić. I tak się dziwię, że udało mi się to zabić, bo troszeczkę się pobagował ten potwór. W sumie. Miejmy nadzieję, że mi się ten quest nie zbaguje, bo pamiętam, że jak grałam raz sama, to mi się zbagował. I strażnik Kosa mnie bił. Także... Jeżeli tylko mnie zaatakuje, to wyrzucimy gdzieś tutaj rudę, pod warunkiem, że mnie nie dobije po tym. No, bo tutaj jakaś dziwna jest. Czego tu szukasz, gnoju? Mam świeżą dostawę dla Quentina. To zapodawaj hasło, dupku. Hasło brzmi... Gomez to dziwka Robara. Hehe. Uwielbiam to hasło. Trzeba było tak od razu mówić, chłoptasiu. Quentina znajdziesz w obozie. Jakoś sobie poradzę. I pamiętaj, dupku.
nie lubimy tu obcych. Tylko dlatego nie dostałeś po mordzie, bo Quentin rozkazał, żeby nie ruszać nikogo przysłanego przez tych leniwych przemytników. A teraz spieprzaj, bo nie mogę zapomnieć o nakazie szefa. Zejdź mi z drogi! Dobra już, kosa, nie prój się. Wow, weszliśmy do środka. Zadanie mi się nie zbugowało, nikt mnie nie zabił. Super. Same profity. Mam nadzieję tylko, że Quentin nie postanowi mnie bić jakimś cudem. Dzień dobry. Bandzior. Bandzior, Quentin. Hello. Ładnie się tu urządziliście. Co ty pierdolisz? Skąd się tu w ogóle wziąłeś, gnojku? Przysyła mnie Tangor. To pewnie znasz hasło. Gomez to dziwca Robara. Ano masz rację. Kosa cię przepuścił? Miałeś szczęście, bo on przeważnie najpierw zabija, a dopiero później pyta. Zauważyłam. Jestem kurierem Tangora i mam dla ciebie przesyłkę. No, w końcu. A już miałem opowiedzieć rudem tym cholernym magom z nowego obozu. Dawaj to. Teraz twoja kolej. Bo co, gnojku? Możesz mi skoczyć na dyszel we włoko. Ci cholerni przemytnicy dali za mało towaru. Powiedz temu dupkowi Tangorowi, że już nie potrzebuję jego złomu. Mam już wszystko, co potrzeba. A ty lepiej stąd spadaj, bo każę chłopakom się tobą zająć. A co z transportem rudy dla Tangora? Ano gówno, zaczynasz mnie wkurzać. Wynocha, bo poszczuję moimi psami, bura, suko. Aha, okej, okay, fajnie. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. To się zaraz okaże. Dobra, czyli mnie zabiją, jak będę się drzeć. Dobra, w porządku, rozumiem. Rozumiem, nie robimy tego. Okej, okay, chciałam jeszcze porozmawiać z Kyrą, skoro jesteśmy tutaj, ale boję się, że odcinek będzie zbyt długi. Dobra, czy ktoś tutaj jeszcze ma imię? Zejdź mi z drogi! Sami bandziorzy. Dobra. Tutaj też. Bo my chcemy wyjść tu. Stój! Ani kroku dalej. Nikt nie wejdzie do jaskini. Rozmawiałem z królem. Ciszej do cholery. Oho, jakaś konspira. W takim razie wiesz, kim naprawdę jestem. Dobra. Jeżeli król ci zaufał, to możesz przejść. Dzięki. Okej, moi drodzy, tutaj mamy Kyrę i wydaje mi się, że porozmawiamy sobie z nią może w kolejnym odcinku. Chociaż no nie wiem. Mogę twój pulpit przeczytać? Czy niezbyt? Nie, nic z tych rzeczy. Dobra, wiecie co, najwyżej będzie troszeczkę krótszy odcinek, no. W kolejnym sobie porozmawiamy z Kyrą. A raczej z Kirą. Zobaczymy, co jest nam w stanie powiedzieć nasza koleżanka. I co, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, jeżeli wam się podoba to, co robię. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby otrzymywać powiadomienia. No i co? Lecę montować dla was ten odcinek. Słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się i cześć!